Witam, temat dotyczy no, uszkodzonego może nie, no, nazwijmy to uszkodzonego zamka tylnej klapy, polegające na tym, że ten ząbek, który powinien normalnie zatrzaskiwać klapę i spowodować to, że ona się zamknie, jest calutki czas pozycji otwartej, czyli nawet jeżeli on próbuje się zamknąć, to za chwilę wraca do pozycji otwartej, nie zakleszcza się. I pokażę, o co chodzi w uszkodzeniu, jak to we własnym zakresie sobie naprawić, nie dając do zarobić komukolwiek innemu, tylko po prostu zrobić to samemu. Więc tak, odkręcamy, tutaj takie drobne torksy są, to jest 8 rozmiar, 2, ja to wprawdzie już mam wstępnie rozkręcone. Zdziku, proszę Cię, przytrzymaj. Ja to odkręcę, więc odkręcamy takie dwie śrubki. Tutaj musimy sobie zrobić, ja już to mówię, ja już mam przygotowane, ale wiem, o co chodzi. Musimy odpiąć te spinki, co najmniej na tej długości, po to, bo musimy się dostać tutaj do rozpięcia cięgna, czyli wypinamy imbusem trójką, wypinamy, początkowo odkręcamy tą śrubkę, ona się tam na jakiś dystans wykręci, a przy końcówce ją najzwyczajniej w świecie wyciągamy. Jeżeli będziemy mieli problemy, bo ja tu miałem problemy, nie ukrywam, nie wiem czy to prawdopodobnie na to, że mamy zimę, to po prostu jest trochę zimno przy końcówce, on nie chciał nam się odkręcać ta spinka, po prostu przytrzymywałem tu ręką i że tak powiem razem obracałem się z tym imbusem, a w związku z tym, że to jest plastikowe, no a imbus wiadomo metalowy, to ten kluczyk mi się obracał w kluczu, a szkoda było, obracał się w spince, a szkoda tej spinki, także myślę, że drugą ręką jak sobie przytrzymamy to i pomożemy jej się obrócić, to jej nie zniszczymy, nie? No mówię, poluzowujemy tyle i wyciągamy. Na tej długości musimy to uchylić. A to dlatego, bo zamek, jak odkręcimy już te dwie śrubki, on jest teraz niekompletny, on jest zdemontowany, bo tu jest taka jeszcze plastikowa obudowa, to tutaj, w tym miejscu, dziku, troszeczkę zbliż się, żeby to było widać, tu w tym miejscu jest czujnik podłączony, jego wypinamy, tu, nie wiem czy go widać, bo on ma krótki przewód, tu wypinamy czujnik, tutaj jest cięgno, stąd nie wypinamy go, bo stąd wypinanie nie ma sensu, tutaj, widać tą kulkę? Nie za bardzo. Tu, no z daleka. No. No, to tu podważamy śrubokrętem po prostu cięgno, które, o, to cięgno jest podłączone, oczywiście wkładając to, tędy jest podłączone do tej kulki. Bo fizycznie to centralny zamek albo blokuje, albo otwiera właśnie ten zamek. Także wypinamy to delikatnie śrubokrętem, dlatego musimy tą dyktę troszeczkę uwolnić. Tutaj odkręcając też dwa torksy, tu jest rączka do zamykania, bo jakbyśmy mieli tą rączkę przyczepioną, no to tu nie za bardzo i tak mamy dojście i możemy połamać dyktę. Także tą rączkę i na jednej długości, powiedzmy, te spinki plastikowe bezwzględnie trzeba wypiąć, żeby dostać się co najmniej do tej kulki. No i teraz przejdziemy, pozwólcie, tutaj ja pokażę, o co chodzi, na czym polegało to uszkodzenie. Uszkodzenie wyglądało tak. Calutki czas ten ząbek, który powinien nam się zatrzasnąć przy zamkniętej klapie, o, chodził tak, jak teraz ja pokazuję. Czyli my zamykamy klapę, a ząbek cały czas nam odskakuje. Czyli klapy fizycznie nam nie zamyka. O. I nie jest to spowodowane jakimś uszkodzeniem mechanicznym, tylko po prostu zapadka, która, o tutaj ona pracuje, i ona pracuje na tym nicie. Czyli tak, ten nit, jest to oś dla tego ząbka zamykającego, ten tutaj, po tej stronie, a ten nit jest osią, na której pracuje zapadka, która jak zamkniemy zamek, proszę bardzo, to ta zapadka przesuwając się nam w tą stronę, przytrzymuje go w pozycji zamkniętej. Jak go odciągnę, to zamek się otworzy. I tu problem polegał na tym, że ta zapadka, która powinna pracować, tam jest wewnątrz sprężyna, która to, że tak powiem, dociska cały czas w kierunku tego zęba, no ona się na tym nicie tam na osi no zatarła. Brud pewnie, smarowania nie było i to się zatarło i było non-stop w pozycji otwartej, czyli ząbek nie hamował, zapadka nie hamowała tego zatrzasku. I calutki czas był, o, taki efekt. No. Zanim jeszcze dojdziemy do takiego stanu tego zamka, to musimy pozbyć się takiej obudowy plastikowej, która jest nasunięta w ten sposób i zatrzaski to są tak, tu z boku jeden,
drugi, ale w zasadzie one nie są tyle istotne i one tak nie trzymają, jak zatrzaski w te. Tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo jak ja to teraz bym wcisnął mocno, to tutaj, w tych dziurkach, pojawią się te metalowe elementy. I one głównie trzymają ten plastik, uniemożliwiają jego ściągnięcie. Ja to zrobiłem tak, że tutaj włożyłem większy śrubokręt, po prostu lekko odpychając ten plastik od zamka, a tu, nie będę teraz tego zatrzaskiwał, ale w każdym razie tutaj, w tym miejscu, podważyłem jedną i drugą stroną, żeby plastik podniósł się wyżej niż są te ząbki. No i wówczas, jak on się z dwóch stron podniesie, no to tutaj mówię, jak włożymy śrubokręt, to pchniemy i on wyskoczy z tych ząbków. No i potem właśnie mamy tego typu efekt, że rozbierzemy to. A jest to nam niezbędne, żeby dostać się do tych nitów, żeby w ogóle widzieć, co tutaj się dzieje, bo jak plastik jest założony, wiadomo, no to jest wszystko w osłonie, to w zasadzie nie mamy nawet możliwości przesmarowania tego elementu, bo tylko jest dostęp wtedy z góry, no ale to jest mizerny, nie? No, tutaj troszeczkę polecam podważenie tutaj delikatnie tego elementu. Delikatnie oczywiście, to nie chodzi o wyginanie, ale trochę, żeby to uwolnić. No i tutaj w tą szparę, tutaj z góry, no najpierw przedmuchałem to powietrzem samym, pod ciśnieniem, a później, no ja skorzystałem akurat z oleju takiego w sprayu i później ze smaru do smarowania łańcucha w motocyklu i sukcesywnie, powolutku po prostu rozruszając to, żeby to zaczęło pracować pod wpływem tej sprężyny, żeby ta sprężyna powodowała to, że ten element właśnie, który blokuje tą zapadkę zamka, nam powracał. Bo mówię, zepsucie polega tylko i wyłącznie na tym, że ten element nam nie powraca. On jest w pozycji otwartej i tu się nic nie dzieje. My możemy sobie klamką ruszać, nie wiadomo co robić, a zapadka cały czas będzie tak pracowała, tak jak widać. Zamykamy klapę, ja ją puszczam, a ona odskakuje, czyli klapa jest non stop otwarta, nie? No, a jak już ten element w tej chwili, ja już mam go nasmarowanego, proszę zobaczyć, jak to funkcjonuje. Cyk, zamykam klapę, to się zamyka. Jak klamką ruszę, no to poprzez tą dźwignię robimy coś takiego. Hop! I otwiera się zapadka. Zamykam klapę, jest pierwszy zatrzask i później drugi domyka klapę już tak całkowicie, nie? No i ta sama historia, o. I tak możemy teraz w kółko. W tej chwili jest już to przesmarowane, dlatego to funkcjonuje, nie? Wcześniej było tylko i wyłącznie w pozycji tej. O, czyli całkowicie otwartej. Ja to teraz przytrzymuję celowo, ale tak było, że nic tutaj się nie zmieniało. No wiadomo, montaż jest w odwrotności kolejnej. Tutaj jeszcze możemy się pozbyć tej gumki, która jest takim tylko i wyłącznie odbojnikiem. Ona już w prosty sposób chodzi, o taka gumka, jak mam ją zużytą, nie wiem, czy to jest gdzieś dostępne, ale wątpię raczej. No, w każdym razie ta gumka musi tutaj być, bo ona jest niejako takim delikatnym odbojnikiem dla tego rygla zamka. Zdzichu, pokaż, który się fizycznie tutaj znajduje, nie? W samochodzie, no. No, także najpierw zakładamy gumkę. Może ja pokażę w sumie, bo my już to mamy przetegowane. Pokazujesz to, Zdzisław? Tak, wszystko na twoje ręce widzę. No, spinamy to w ten sposób. Spinamy to w ten sposób. Tutaj tą gumkę poprawiamy, bo wiadomo, że ona... O! Spinamy, ząbki zatrzasnęły się we właściwej pozycji. Tutaj też te zęby boczne dwa zaszły za metalowy element zamka. Tutaj nie zaszło, zaraz momencik. O, w tej chwili, proszę, o to chodzi. O ten ząbek i o ten ząbek. Tak. Tu już funkcjonuje. Dobra, to mam złożone. Dzichu, weź teraz się cofnij i zmontujemy to. Nie, no, zatrzymałeś film? Nie. Nie. No to cofnij się. Już, cofnij się, to co? Cofnij się, no i dawaj, ale... No. No i montaż polega na tym. Tutaj to cięgno. Tak musimy nacelować sobie ręką, żeby nam wyszło w odpowiednim miejscu. O, w ten sposób. Tak, żeby pojawiła się możliwość tam nadziania tego na tą końcówkę kulki. O, już mam to na kulce, wciskam i już jest funkcjonujące. I to samo robię, a teraz kiepska sprawa, bo moment. O, styczką elektryczną,
którą tutaj zapinam. Proszę bardzo, podpiąłem wtyczkę. Dzięki nie mogę tak tylko i wyłącznie na sucho. Myślę, że to już będzie możliwe pokazać. Zademonstrować. Pokaż dźwigu tak, żeby mniej więcej tutaj. Zresztą to powinno być widać. Widać. O, powiedzmy, że tu jest zamknięte. Ja ruszam za klamkę w tej chwili. O, za klamkę ruszyłem, zamek się otworzył, nie? A jak zamknę? Za klamkę ruszam, proszę bardzo. Zamek stoi w miejscu, czyli jest symulacja, jakby był centralny zamek zamknięty, no i nie da rady klapy zamknąć. Dziękuję bardzo. Do następnego razu. Pozdrawiam.